spożywa sztucznego, w otwory posiać trawy. Rozwiązanie moim zdaniem idealne, ponieważ dalej mamy trawnik, a do tego jeszcze zyskujemy miejsce na parking. Przepraszam. Drugim pomysłem jest stosowanie ekologicznych lamp do oświetlenia dróg i miejsc publicznych. Lampy wykorzystujące energię solarną pozwalają obniżyć koszta oświetlenia gminy. Można je założyć w miejscach, gdzie nie ma słupów energetycznych. Na oświetlenie niektórych swoich posesji mieszkańcy czekają latami niektórzy. Jest więc to moim zdaniem inwestycja jak najbardziej uzasadniona. Trzeci punkt to jest stworzenie, czy pomoc w stworzeniu klubu mającego na celu zintegrowanie ludzi starszych i niepełnosprawnych plus bar mleczny z możliwością dowozu do domu. Do tego celu można by spróbować wykorzystać pustostany straszące na terenie naszego miasta. Mówiąc o osobach starszych, mam na myśli również i tych w wieku średnim, czyli mnie na przykład też. Brakuje bowiem w Witkowie lokalu, do którego można by pójść na przysłowiową kawę czy piwo, pogawędzić, zjeść ciasto, potańczyć, zrelaksować się. Gdyby jeszcze właśnie w tym samym lokalu umiejscowić bar mleczny, to byłoby to bar, który miałby możliwość dowozu do domu, to myślę, że powstałoby miejsce, do którego wszyscy uczęszczaliby i z przyjemnością. I taka czwarta propozycja, aby nasza gmina stała się bardziej atrakcyjna turystycznie, bo wszystkim nam na tym zależy. Można wybudować korty do badmintona, bulodę do bocze, pump track czy tor do jazdy rowerami. Można zamontować stoliki do gry w szachy, warcaby czy chińczyka, czy stołów do ping-ponga zewnętrznych. Pozwoli nam to zatrzymać turystów na dłużej, a poza tym rozszerzy ofertę aktywnego wypoczynku dla nas wszystkich. No, myślę, że to jest ważne, żebyśmy byli zdrowsi w ten sposób, aktywnie wypoczywając właśnie na terenie naszej gminy. No i piąte to jest takie kwestie oczywiste, czyli ścieżki rowerowe, chodniki, dokończenie kanalizacji naszej całej gminy, w tym również poprzez kontynuowanie dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków. I to był jeden punkt. I teraz jest tak, potrzeba lokowania dużego inwestora na terenie gminy Witkowo. No, wydaje się to oczywistością. Dyskutować można tylko w jakich dziedzinach i w jaki sposób to osiągnąć. No, w Sorzęcinie mamy dwa tereny o powierzchni 2 hektarów i 3 minuty za chwilę miną, także prosimy zbierzasz ku końcowej wypowiedzi. Czyli duży park, w tamtych miejscach duży park rozrywki obejmujący park gminowy, ściemki wspinaczkowe, tor rowerowy. W Szyżerze Witkowskim aktywizacja gospodarcza, czyli branża budowlana lub przetwórstwo rolno-spożywcze. Pomysł na rozwój ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy bazy parkingowej. No, Wąski Gardło stanowi wjazd. Proponuję więc ulepszyć, może poszerzyć uda się drogę, porozumieć się w sprawie wyremontowania przystanku autobusowego z przewoźnikiem, wyremontować alternatywne drogi dojazdowe, wyznaczyć dodatkowe parkingi z możliwością dowozu, na przykład kolejką kołową. Dotyczy to zwłaszcza weekendów, gdzie jest największe obłożenie turystami. No i ostatni punkt, nie wiem czy zdążę. Dosłownie 3 zdania, proszę bardzo. Czyli tak, plusy to jest jeden dyrektor, nauczyciele bez włączonych etatów w różnych szkołach, a minusy wydłużona droga dzieci do szkoły z miasta, zwłaszcza tych. Trudniej zapanować jest nad dziećmi starszymi, gdyż ich jest więcej. Jest większa agresja wśród właśnie tych dzieci starszych. No i panujący hałas. Dziękuję bardzo. Numer 2. Kto z Państwa wylosował? Grzegorz Sipa. Pan Grzegorz Sipa, bardzo proszę. 3 minuty dla Pana. Szanowni Państwo, ważną kwestią jest właściwy rozwój gminy w dalszych latach. Witkowo jest gminą, która się starzeje, dlatego warto zwrócić uwagę na kilka czynników, które mogą to zmienić. A mianowicie, w obecnej kampanii wyborczej dużo mówi się o tematach zapomnianych przez lata, o ulokowaniu inwestorów i wspieraniu przedsiębiorczości. Żeby jakikolwiek większy przedsiębiorca chciał otworzyć swoją firmę w naszej gminie, to zanim zaczniemy go poszukiwać, teren pod inwestycje musi być gotowy. Jako przedsiębiorca doświadczony współpracą z większymi firmami podam 3 aspekty, w których musimy poprawić nasze działania, aby chociaż przybliżyć możliwość ulokowania przedsiębiorczości i stworzenia nowych miejsc pracy. Po pierwsze infrastruktura drogowa, po drugie sieci wodno-kanalizacyjne, po trzecie kadry, czyli przygotowani zawodowo mieszkańcy, którzy będą chcieli w tych zakładach pracy pracować po prostu. Jeżeli chodzi o te czynniki związane z ulokowaniem inwestora, także wiąże się to z potrzebnymi inwestycjami w naszej gminie. Z infrastrukturą drogową wiąże się sieć ścieżek spacerowo-rowerowych,
które otoczą pętlą naszą gminę, które przy dużym natężeniu ruchu zwiększą bezpieczeństwo ludzi wypoczywających i uprawiających sporty w naszej gminie, zwiększą atrakcyjność dla ludzi chcących osiedlić się w naszej gminie. Z siecią wodno-kanalizacyjną także się wiąże samo uzbrojenie działek, żeby te działki były gotowe pod inwestycje, poprawienie wydajności sieci wodociągowej i jakości wody, uzbrojenie w media, energię elektryczną, uzupełnienie brakującego oświetlenia. Kadry wiążą się ściśle z edukacją naszych najmłodszych pociech. Żeby wykształcić dobrych specjalistów, musimy duży nacisk kłaść na szkolnictwo podstawowe, szkoły gimnazjalne, a także wspieranie zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Ulokowanie inwestora na terenie naszej gminy przyczyni się także do zwiększenia budżetu naszej gminy dzięki podatkom, które będą wpływały od nieruchomości, a także pośrednio dzięki podatkom, które są związane z zatrudnieniem i wpływają do Urzędu Skarbowego. Osiedlanie się w naszej gminie i pozyskanie inwestorów wiąże się także z większą konsumpcją, co zwiększy małe rzemiosło, handel, usługi. Chciałbym, aby nowi mieszkańcy chcieli się osiedlać w naszej gminie, a ci, którzy mieszkają, chcieli w niej pozostawać. Ważne jest, żeby stworzyć im właściwe warunki. Akurat z przeszłością związane jest zamknięcie szkoły podstawowej, ale jako rodzic mogę powiedzieć, że najważniejsze jest indywidualne podejście do dziecka i zachowanie tej edukacji na takim poziomie, który wyznacza współczesny świat. Inwestycja w rozwój dzieci jest najważniejsza, zwróci się w przyszłości. Właśnie mijają ponad 3 minuty. Ponieważ nasze dzieci będą budowały przyszłość naszej gminy i w naszym kraju. Warto wspomnieć o ośrodku w Skorzęcinie, który przyciąga turystów poprzez plażę, ciepłą wodę. Moim zdaniem nie będzie to ośrodek całoroczny, ponieważ brakuje w obiektach ogrzewania. Panie Grzegorzu, ostatnie zdanie i kończymy. Ale warto postawić przede wszystkim na bezpieczeństwo, żeby turyści i mieszkańcy, którzy korzystają z tego środka, także dobrze się czuli i bezpiecznie się poruszali po drodze. Dziękujemy bardzo panu. Numer 3 wylosował pan Marian Gadziński. Bardzo proszę, czas dla pana. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej debacie. I zaczniemy od samego początku, czyli sprawa pozyskania dużego inwestora na terenie naszej gminy. Szanowni państwo, mam doświadczenie w tym temacie. Przeprowadziłem kilka rozmów z potencjalnymi inwestorami, dużymi inwestorami. Mamy przygotowane tereny inwestycyjne. Natomiast moim zdaniem problem tkwi tutaj w dwóch rzeczach. Mianowicie w czasie rozmów z tymi przedstawicielami pytanie pierwsze to było, jaki jest dostęp albo jaka odległość do drogi szybkiego ruchu, czyli SK albo autostrada. I kolejny temat dotyczący również komunikacji, najbliższy węzeł kolejowy. I moim zdaniem te rozmowy kończyły się, można powiedzieć, z brakiem zainteresowania. Natomiast ja myślę, że moje zdanie w tym temacie jest troszeczkę inne, że może by zainteresować kilka, ale mniejszych podmiotów, które stworzyłyby kilkanaście miejsc pracy. Można na przykład agroturystykę, można inne działania podjąć. Powiatowy Urząd Pracy również wspomaga te małe rodzinne firmy. Także ja bym tutaj szedł w tym temacie. Kolejny temat to jest pomysł na rozwój ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie. Szanowni państwo, w latach 2009-2011 Witkowski samorząd pozyskał duże pieniądze przy niewielkim swoim udziale i zainwestował te pieniądze w rozwój ośrodka. Nowe ścieżki pieszojezdne, oświetlenie, monitoring, place zabaw, kompleks rekreacyjno-sportowy ze sztuczną nawierzchnią. I dla mnie brakuje jeszcze dwóch inwestycji, które można by było zrobić, oczywiście zakładając, że będą to środki zewnętrzne. Mianowicie chodzi o modernizację pola namiotowego i modernizację pola kempingowego. Jeżeli chodzi teraz o Skorzęcin, a powiedzmy miejsca postojowe.
też 2 lata lub 3 lata wstecz kupiliśmy nieruchomość, którą zagospodarowaliśmy. Na dzień dzisiejszy mieści się tam tak zwany parking buforowy na około 1000 pojazdów. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o parkingi w tym miejscu. Natomiast jest problem i tutaj się przyznaję, trzeba by było się zastanowić, jak tych potencjalnych turystów, którzy zostawią przed ośrodkiem na tym miejscu postojowym swój samochód, przetransportować, przemieścić na teren ośrodka. No, jedni lubią spacer, ale idąc powiedzmy po linii prostej, to jest 800 metrów. Tutaj by trzeba było wejść w układ z lasami i ewentualnie spróbować dogadać się, jeżeli chodzi o jakąś ścieżkę rowerowo-pieszą. 3 minuty za nami, bardzo proszę kończyć. Przejdę teraz do kolejnego tematu. Ale dosłownie 3 zdania pan ma. 3 minuty już pana minęło, także bardzo proszę króciutko. Inwestycje. Najbardziej potrzebną inwestycją na daną chwilę jest modernizacja oczyszczalni ścieków. Dalej u mnie w programie również jest temat dotyczący wydzielenia lokalu dla osób starszych. I może przejdę do ostatniego zagadnienia, mianowicie... Również 2 zdania, proszę bardzo. Dokładnie, dziękuję. Do oświaty, połączenie szkół podstawowych. A więc tutaj moim zdaniem są pozytywy. Połączyliśmy, to było w roku 2012, 2 szkoły podstawowe. Wiadomo, z początku były opory, ale na dzień dzisiejszy twierdzę, że wszystko dobrze się kończy, ponieważ wtedy przy połączeniu również te szkoły obok siebie są 2 budynki i moja sugestia była, żeby dzieci młodsze były w jednym budynku, starsze w drugim i okazało Panie się, Panie Marianie, dziękujemy bardzo. Na dzień dzisiejszy tak Rada Pedagogiczna i dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny numer wylosował pan Tomasz Wędzikowski. Bardzo proszę, czas dla pana. Szanowni Państwo, jako burmistrz będę starał się pracować w 5 obszarach. Przede wszystkim oświata, infrastruktura, gospodarka, sport, kultura, rolnictwo, a także społeczeństwo. Szanowni Państwo, zależy mi na bliskiej współpracy z przedsiębiorcami, rolnikami, bo to wy jako pracodawcy powinniście brać czynny udział w rozwoju naszej gminy. Mam doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich z różnych programów. Wiem, że środki te są w innych instytucjach. Nasza gmina jest położona na terenie bardzo atrakcyjnym, nie tylko ze względu na ośrodek wypoczynkowy w Skorzęcinie. Wiemy, że mamy program strategiczny rozwoju naszej gminy. Nie ma tam planu dla potencjalnych inwestorów. Musimy wskazać te obszary. Jest to priorytet, aby pozyskać nowe miejsca pracy. Szanowni Państwo, mówi się o budowie pływalni. Tak, budżet wytrzyma to, ale czy my jesteśmy w stanie to udźwignąć? Widziałbym taką inwestycję na bazie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie. Wiąże się to z rozbudową parkingu, jednak priorytetową sprawą jest to, co pan Marian Gadziński wspomniał. Niestety, brak modernizacji oczyszczalni ścieków spowoduje, że będziemy płacić kary. Zamiast płacić kar w wysokości 400 tysięcy, wolałbym te pieniądze przeznaczyć na budowę kolejnych odcinków oczyszczalni ścieków związanych z kanalizacją, z modernizacją oczyszczalni ścieków, a także wymianą sieci wodociągowej, która ma polepszyć nasze zdrowie. Chodzi tutaj o rury wykonane z azbestu. Szanowni Państwo, skoro szkoły zostały już połączone, myślę, że należy skupić nad bezpieczeństwem dowozu i odwozu naszych dzieci. Mam tu na myśli świetlice szkolne. Pozytywną stroną rzeczywiście jest aspekt ekonomiczny połączenia, jak również podział dzieci na klasy 1, 3 i 4, 6. Myślę, że nauczyciele doskonale zdają sobie sprawę, jak wielkim wyzwaniem jest praca z dziećmi. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o naszą gminę, musimy utrzymywać podatki na niskim poziomie, żebyśmy sprowadzali tutaj inwestorów. Mam też na myśli tutaj wszystkie opłaty związane z naszymi zwozem śmieci i nieczystości.
abyśmy byli konkurencyjni dla innych gmin. Szanowni Państwo, będę wspierał przede wszystkim zdrową żywność produkowaną przez naszych rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy. 3 minuty minęło, proszę zmierzać ku końcowi. Szanowni Państwo, bliska jest mi współpraca z sołtysami, zarządcami osiedli, a także wspólnot mieszkaniowych, bo to my jako współdecydenci powinniśmy określać, co jest nam najbardziej potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Kolejny numer wylosował, domyślam się, pan Łukasz Grabowski? Tak jest. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Jeżeli chodzi o potrzebę ulokowania dużego inwestora na terenie gminy, należy według mnie dokonać zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bowiem na chwilę obecną gmina nie ma dobrych warunków i ziemi, które mogłaby zaproponować potencjalnym dużym inwestorom. Aktualne tereny pod aktywizację gospodarczą mieszczą się w Strzyżewie, w Mąkownicy, na ulicy Dworcowej. I te tereny są w większości prywatne, więc w sytuacji, gdy dochodzi do rozmów gmina, prywatny jakiś strategiczny inwestor i prywatny właściciel gruntów, to te rozmowy się tutaj komplikują. Gmina, na przykład gminy Czerniejewo, tutaj sąsiednich, czy gminy Łubowo, to te gminy pozyskiwały grunty w latach 90. pod tereny inwestycyjne. Na chwilę obecną w poprzedniej kadencji toczyły się rozmowy z rolnikami z Mielżyna, gdzie można by pozyskać tereny pod aktywizację gospodarczą. Były to tereny, które były komunikacyjnie związane z Wrześnią. Niestety nie udało się dojść do porozumienia. Być może trzeba do tego wrócić i te tereny pozyskać. Jeżeli chodzi jeszcze o tych przedsiębiorców, uważam, że na chwilę obecną w gminie mamy zarejestrowanych blisko 700 małych i średnich podmiotów gospodarczych i trzeba tutaj iść w stronę ulg podatkowych, które będą polegały na ulgi w podatku do gminy za tworzenie nowych miejsc pracy. Jeżeli chodzi o rozwój ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie, aby móc myśleć strategicznie o rozwoju ośrodka, wydłużeniu sezonu w Skorzęcinie, należy dokonać prozaicznych inwestycji, takich jak remont trafostacji, przyłącz energetycznych, to jest koszt na około 200 tysięcy zł, wodociągi, należy stworzyć lokalną stację podnoszenia ciśnienia wody, za około 150 tysięcy, bowiem za chwilę w kranach w ośrodku w sezonie przestanie płynąć woda. I żeby rozmawiać z jakimś strategicznym, poważnym inwestorem, który miałby zainwestować w ośrodek, należy przygotować infrastrukturę, która nie będzie zawodzić i w porozumieniu z dzierżawcami, samorządem pracować nad koncepcją stopniowego wydłużania sezonu w Skorzęcinie. Natomiast nie jest to możliwe moim zdaniem przez te 2 lata do końca tej kadencji. Jeżeli chodzi o łączenie szkół, uważam, że ta decyzja była słuszna i poza brakiem takiej rywalizacji, jaka była między szkołami wcześniej, między Stałą Dwójką i Trójką, to szereg argumentów przemawia za tym, że ta decyzja była pozytywna. 3 minuty minęły, proszę zmierzać ku końcowi. Optymalne wykorzystanie bazy sportowej, podział, że w jednym budynku są klasy 1-3, w drugim 4-6. Hala, która stanowi element tej infrastruktury szkolnej. To wszystko przemawia za tym, że ta decyzja była słuszna. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pani Józefina, bardzo proszę, 3 minuty. Wszystkich. Jeżeli chodzi o pierwszy punkt, potrzeba ulokowania dużego inwestora na terenie gminy Witkowo, na pewno tak. Jednak nasze miasto nie ma dostępu, tak jak już tutaj wspomniano, do transportu kolejowego czy do dróg. Jednak mimo to nasza gmina Ościeżyna, to jest gmina Trzemeszno czy gmina Września, taki dostęp mają. Można by było wejść w kooperację z tymi gminami i w ten sposób pozyskać nowe miejsca pracy.
partycypować w kosztach utrzymania. Jeżeli chodzi o pomysł na rozwój ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy bazy parkingowej, to jestem za tym, żeby Skorzęcin stał się ośrodkiem całorocznym. Dobrą inwestycją byłoby, bo już tutaj było wspomniane, budowa krytej pływalni i właśnie tam powinna się ta kryta pływalnia właśnie znaleźć w Skorzęcinie, ponieważ w tej chwili Skorzęcin dysponuje tylko plażą, nie ma możliwości czynnego spędzania urlopu. Brakuje znacznie brodzików dla dzieci. No Skorzęcin jest moim zdaniem niedoinwestowany. Powinniśmy sprowadzać tam różne grupy, czy to taneczne, czy wokalne, tworzyć w ośrodku cykliczne imprezy. To spowodowałoby, że więcej ludzi przybyłoby do Skorzęcina. Z drugiej strony kwestia jest parkingu, których ciągle brakuje, szczególnie w niedzielę, gdzie pogoda jest bardzo ładna. Jednak zastanówcie również, należy nad tym, czy tak naprawdę więcej turystów powinniśmy wpuszczać do Skorzęcina ze względu na bezpieczeństwo. Skorzęcin jest miejscem zamkniętym. W razie jakiegoś pożaru, czy wtedy mógłby powstać naprawdę ogromny problem. W związku z tym powinna być czy poszerzona droga dojazdowa, czy też przydałaby się kolejna droga do służb ratowniczych. Należałoby to przede wszystkim skonsultować z policją, z służbą medyczną. 3 minuty za chwilę mijają, bardzo proszę zmierzać ku końcowi. Jeżeli chodzi o inwestycje, wydaje mi się, że nie żyjemy w XIX wieku, w związku z tym kwestia kanalizacji naprawdę tutaj by się przydało rozbudować. Jeśli chodzi o szkoły, no na pewno plusem jest to, że mamy w jednym miejscu szkołę, gdzie w jednym budynku znajdują się uczniowie klas 1-3, w drugim uczniowie klas starszych. Jednak brakuje mi tutaj konkurencji, wyborów dla państwa, dla rodzica, do której szkoły mógłby dziecko posłać. Naprawdę, bardzo proszę, ostatnie 2 zdania. Czy też również w zależności od zamieszkania, żeby te dzieci, które mieszkają na końcach, czy to jest Kosynierów Miłosławskich, czy pod całym Strzyżewem, mogły mieć bliżej do szkoły. Dziękuję bardzo. Kolejne numery wylosował pan Stanisław Tomaszewski. Proszę bardzo, 3 minuty dla pana. Dziękuję bardzo. Więc proszę państwa, zaczniemy od inwestorów, których mamy tutaj ściągnąć. Dużo zostało powiedziane już i w zasadzie niewiele mam do dodania, bo nie chcę tutaj przedłużać jak gdyby czasu, ale powiem tylko tyle, że można zachęcać inwestorów do tutaj przyjścia do gminy Witkowo w ten sposób, że podjąć takie uchwały, których nie ma. Rada ma kompetencje takie, żeby podjąć takie uchwały. Nie tyle o ulgach podatkowych, co o zwolnieniach podatkowych na okres jakiś lat, 2-3, w zależności od tego, ile kto w przyszłości zatrudni pracowników. Również dobrą sprawą jest zastosowanie takich ulg czy zwolnień do istniejących już producentów, którzy poszerzają swoją działalność, o ile to się wiąże oczywiście ze zwiększeniem miejsc pracy. I to można sukcesywnie takie rzeczy później wprowadzać. O terenach już nie chcę mówić, bo o tym mówiono, że trzeba mieć te tereny oczywiście i uzbrojone. Następna kwestia to jest kwestia Skorzęcina, tego tłoku. Tu dużo się dowiedziałem właśnie o tych sprawach parkingowych i tak dalej. No, bez gruntu dodatkowego parkingu się nie poszerzy i te samochody z poboczy nie znikną, chociaż stoją wbrew przepisom. A więc grunt do pozyskania poniekąd w pobliżu tam jest.
który należy do Agencji Nieruchomości Rolnej chyba, a więc jest to dość łatwe do pozyskania, z tym, że oczywiście też w porozumieniu z obecnym dzierżawcą, który tą ziemię tam uprawia i ma pewną umowę. Pomysłem też jest, aby rozładować Skorzęcin, tutaj wyczytałem nawet z jednej z ulotek, utworzenie dodatkowej plaży strzeżonej, na przykład we Wiekowie, tam nie ma, tam jest dzika plaża, więc taka strzeżona plaża rozładowałaby na pewno w jakiejś części Skorzęcin. Kolejna sprawa dotyczy inwestycji w gminie najważniejszej, no tutaj rzeczywiście, ponieważ jestem siódmy, nie ma nic lepszego nie wymyślę, tylko muszę powtórzyć, że to jest modernizacja, oczyszczanie ścieków. No kwota jest na ten cel milionowa. Ponieważ w budżecie gminy Witkowo tak zwane środki na zadania majątkowe, gdybyśmy nie liczyli, że trzeba spłacać kredyt, to jest w granicach 3,5 miliona, to jest różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, ta jak gdyby wolna kwota, no, można być przeznaczona na inwestycje. No i te 3,5 miliona być może, żeby na modernizację tej oczyszczalni starczyło. 3 minuty minęło, prosimy kończyć. Tak jest. Po to, żeby nie tylko zwiększyć jej przepustowość, ale również zmniejszyć jednostkowe koszty eksploatacji, na co ja zwracam uwagę. Kolejny temat to jest chyba sprawa tej szkoły, która jest no, w wyniku połączenia trójki z dwójką. Tam problemów większych nie ma, poza tym, że jest duża anonimowość uczniów, bo jest 800 uczniów. Optymalna liczba uczniów w szkole to jest około 300. Wtedy nauczyciele się dobrze znają i uczniowie się znają z nauczycielami i odwrotnie nauczyciele uczniów. Dziękuję, włączymy. Ostatni numer pan Piotr Szczepański wylosował. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. Dobry wieczór państwu. Wolę mówić z głowy, ale niestety z uwagi na te 3 minuty. Musimy pilnować porządku. W punkcie pierwszym, ulokowanie dużego inwestora. Zły stan drogi powiatowej Witkowo-Września oraz drogi wojewódzkiej 260 utrudnia pozyskanie dużego inwestora. Brak drożności, zły stan nawierzchni, wąskie przejazdy, brak pobocza zniechęcają ich. Ja jestem ogólnie przeciwny lokowaniu dużego przemysłu w gminach rolno-turystycznych, gdyż nie temu to ma służyć. Jest owszem możliwość pozyskania dużych inwestorów przy działaniach w zakresie energii odnawialnej, ale z uwagi na w tej chwili wątpliwe procedowanie tej ustawy, która jest w Sejmie, może się to okazać niemożliwe. Konieczne są oczywiście przygotowanie całościowych, kompleksowych planów zagospodarowania terenu pod takie inwestycje i wtedy można o tym dopiero mówić. Drugie, jeżeli chodzi o ten ośrodek wypoczynkowy w Skorzęcinie, cały czas jest wałkowany ten temat. Uważam, że konieczne jest powołanie gminnego zespołu eksperckiego, który przygotuje całościowy plan przebudowy infrastruktury zaopatrzenia energetyczno-sanitarnego. Tam się powoli tworzy bomba ekologiczna. Kanalizacja i woda w tym ośrodku są w coraz gorszym stanie. Jeżeli tak samo energetyka nie chce tam przyjeżdżać, ponieważ się boi tego, co tam istnieje. Zaplanowanie drogi ewakuacyjnej z prawdziwego zdarzenia, nie to, co teraz jest, dla służb bezpieczeństwa, sanitarnych i komunalnych, by wykluczyć dotychczasowe niedrożne połączenia. Parkingi wyprowadzić poza ośrodek wypoczynkowy, zaplanować w uzgodnieniu z sołectwem Skorzęcin teren przelegający do tzw. Rybakówki lub tereny słabych gruntów przy wsi Skorzęcin. Pomiędzy parkingiem a właściwym ośrodkiem wypoczynkowym można zaplanować wahadłową, na przykład busami o napędzie hybrydowym czy kolejką kołową, jak tutaj ktoś też powiedział, stanowiącą dodatkową atrakcję połączenia. Jeżeli chodzi o mój pomysł, wycieczki fakultatywne dla pracowiczów z atrakcyjnymi miejscami w naszej okolicy Gniezno, Licheń, Lądek, Poznań, z równoczesną wizytą w Witkowie i atrakcjami właśnie tutaj w tutejszym centrum. Pokazy, promowanie lokalnych artykułów i wyrobów, wypromowanie marki tutejszej, gastronomia, stworzenie sieci dróg rowerowych i pieszych,
ale takie, które obejmują nie tylko samo jezioro Niedzięgiel, ale też inne tereny leśno-turystyczno-wypoczynkowe w naszym regionie. Utworzenie konsorcjum przedsiębiorców i dzierżawców pod auspicjami samorządu dla rozwoju tego ośrodka. Jeżeli chodzi o trzeci punkt. Trzy minuty właśnie mijają, proszę się streszczać. Propozycje, tak jak w moim programie, żłobek, drogi spacerowo-rowerowe, łączące jeziora, alternatywna droga dojazdowa do ośrodka wypoczynkowego, remont sanitarny tego terenu.